słowiańskie. No właśnie, trywializacja. Ale zaraz. Tak, no to świetnie, jak chcesz tak to rozumieć, ale pani zapraszała, ja tylko dlatego sobie pozwolę. Tak, ale zapraszała do dyskusji po swojej prelekcji. Tak? Tak. To przepraszam, że nie zrozumiałam. I też ten obok tej pracy z operacjami plastycznymi, 9 rzeki, 64 rok, to też jest inna praca, tam było też więcej, było ich 16, też taki fotomontaż, połączenie zdjęć rzeki szczęśliwej i kilka chwil po zabójstwie i spojrzeniu. Więc Eddie Warhol generalnie nie tworzy dzieł, które rozwijają się w czasie, które coś opowiadają. Unika narracji. To są dwa wypadki. Kiedy mamy ten cykl z operacjami plastycznymi przedtem i potem i ten cykl pokazujący właśnie, jak kruche jest życie. A tutaj dochodzimy do tego sedna. Ta konsumpcja, chwila, radość, młodość, piękno, szczęście i moment, kiedy wszystko legnie w gruzach. To dzieło z rzeki właśnie o tym opowiada. I to ten temat śmierci w twórczości Andy Warhola bardzo ważny. I chciałabym, żebyśmy właśnie pamiętali o tych dwóch biegunach. Artysta pop, artysta popularny, artysta rysujący, malujący butelki Coca-Coli i artysta, który równolegle dotyka tych najgłębszych pokładów życia ludzkiego i jakby podejmuje bardzo odważnie tematy dotyczące śmierci. Andy Warhol z czaszką na głowie.